Przyjechałem więc tutaj, żeby powiedzieć Państwu, że moim zdaniem sytuacja Polski jest trudna, mało powiedzieć, jest skrajnie niebezpieczna. Jest, no nie wiem, czy tak niebezpieczna jak w roku 1939, czy może nam się zdarzyć coś straszniejszego niż się zdarzyło wtedy w ciągu tak niewielu lat. Nie wiem tego, nie daj Boże, nie daj Boże, ale jesteśmy kartą w cudzej grze. Nie tasujemy kart sami, nie ma nas w ogóle przy tym stoliku, przy którym karty tasują. I ludzie, którzy stoją dzisiaj u władzy, najwyraźniej nie mają woli politycznej wybijania się na suwerenność. Kontentują się rolą wykonawców, wykonawców cudzej polityki. I to jest szkodliwe, niezależnie od tego, czy ta polityka ma swoich zleceniodawców w Moskwie czy w Waszyngtonie, w Londynie, Paryżu, Berlinie czy w Tel Awiwie. To jest zawsze szkodliwe, to jest zawsze niebezpieczne. Zawsze my jesteśmy pionkami, które mogą być poświęcone.